widzowie, w tym odcinku spędziłem 3 godziny, żeby wyłowić mityczną skamielinową rybę w Catgoes Fishing. Mogę zaspoilerować, że udało nam się, ale to było najcięższe wyzwanie, jakie do tej pory robiłem. Mówimy tutaj o rybie Duncan, czyli jest to ryba, którą najpierw musisz rozbroić. Ma ona na sobie skorupę i musisz wybuchnąć ileś bomb, aby tą skorupę zdjąć, a następnie ją wyłowić. Kosztuje 1 000 000, więc rozumiecie, że warto, ale nie skłamię, jeśli powiem, że miałem kilkanaście prób. Bo skumajcie, że tą rybę trzeba wybuchać w różnych miejscach na mapie, bo ona ucieka przed tobą i musisz ją gonić. Koniecznie obejrzyj to do końca, nigdy do połowy, bo tak dobrego odcinka dawno nie było. A jeżeli grasz w Stumble Guys, to wpisuj w sklepie kod Abra, bo każdy Polak musi mieć ten kod, żebyśmy byli najsilniejsi na świecie. Kod Abra. Widzowie, zacznijmy sobie odcinek od sprzedania ryb jeszcze z ostatniego odcinka. I teraz, słuchajcie, robimy sobie przekozacką wędkę. Dowiedziałem się, jak złowić właśnie tą skamielinową rybę. I pisaliście mi, żebym między innymi kupił flika, ale co ważniejsze, bomb staka. To będzie sprawiało, że mogę teraz mieć nawet 5 bomb naraz, co na pewno nam pomoże. Natomiast ja wywalę jeszcze to ulepszenie, czyli ten bait guard, i mówiliście, żeby właśnie kupić flika, tylko nie bardzo wiem po co. Natomiast ja wziąłem jeszcze tego improved kranka, który sprawia, że podobno szybciej wyławiamy, słuchajcie, no nie? Patrzcie, jak nam się tutaj utopi, no nie? Nasza przynęta, to faktycznie dużo szybciej się to zwija, więc mam nadzieję, że nam to pomoże. Teraz, tak czy inaczej, słuchajcie, płyniemy na te głębiny, żeby faktycznie złowić tą rybę. Mówimy tutaj, słuchajcie, już wam tłumaczę, o którą nam chodzi. To jest chyba Duncan ona się nazywała, no nie? Ona to jest ta ryba skamielina za 1 000 000 dolarów i mówiliście, że trzeba bombą wybuchnąć jej skorupę. No to brzmi totalnie dziwnie, no nie? Naprawdę to brzmi strasznie dziwnie, ale sprawdzimy to sobie, słuchajcie. Ewidentnie sobie to sprawdzimy. I teraz tak, słuchajcie, nie wiem, jak daleko mam płynąć, nie pamiętam, gdzie ona dokładnie była, ale biorę na pewno lampkę, biorę, słuchajcie, tutaj 5 bomb naraz, no bo wiadomo, że to są te ryby, które zabierają mi światełko, ale już teraz nie będą mi zabierać światełka. I płynę, słuchajcie, w dół. Jeżeli jej tu nie będę, będę płynął w prawo, więc trzymajcie mocno kciuki, widzowie, żeby udało się tą rybę złowić, bo to jest gigantyczny potwór, nowy potwór i ja naprawdę muszę go mieć. Teraz jesteśmy już giga głęboko, więc zaraz przypłynie nam na pewno ta niezafajna rybka, która będzie nam troszeczkę chciała coś podkraść, ale póki co jej nie widzę, słuchajcie, jej nie widzę. O! To jest ona! To jest ona! Dobra, i teraz, słuchajcie, teraz trzeba, dobra, właśnie tymi bombami, słuchajcie. No czy ja ją wypuszczę? Ej, ale... Ale słuchajcie, ja miałem jej nie wypłaszać. Ja miałem zdetonować jej skorupę, a jej teraz tutaj nie ma. No ej, wracaj tu! Kurde bele, no zaraz się zdenerwuję, no. Tak było w poradniku. Znaczy, od was poradniku. No nie, zaraz, ej, czy ja muszę zresetować grę, bo ona sobie serio poszła? Nie wiem, ale słuchajcie, za to tej rybki nie mieliśmy wcześniej. No i dlaczego sobie poszła? Dobra, to chociaż może tego wieloryba weźmy. No słuchajcie, jakakolwiek ryba, żebyśmy nie wracali z niczym. On, słuchajcie, ten Kasper chyba się nazywał, tak? Blue Kasper. Kosztował ile? 50 patyków? Coś takiego? Więc nie tak źle, słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Ile on kosztuje? On kosztuje 12. To nie ten, to nie ten. Dobra, słuchajcie, dowiedziałem się tego. To jest akurat ciekawe, że ja, żeby zepsuć ten pancerz, muszę ileś razy uderzyć tą rybę właśnie bombami. Ona musi iść w prawą stronę mapy i potem muszę mieć dużą przynętę na nią, więc to nie jest tak, że ona teraz sobie zniknęła, tylko ona będzie się przesuwać w prawą stronę. Nie mam niestety sonaru, który by mi bardzo, bardzo pomógł w tej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest i tak, słuchajcie, do zrobienia. Muszę tylko ją po prostu gdzieś zlokalizować, prawda? Dobra, ona będzie sobie gdzieś tutaj, słuchajcie, właśnie pływać w prawą stronę i gdzieś ją tutaj zaraz zlokalizujemy. Tylko dawaj mi tą rybkę, dawaj mi tą rybkę. Ona właśnie będzie się przesuwać w prawą stronę, tylko nie wiem, czy ona będzie przy samych głębinach pływać, czy ona będzie jednak troszeczkę wy... O, o jest, widzicie? Ajajaj, zabrała mi światełko i teraz niestety nie widzę tej dużej ryby. Ale dla nas najważniejsze jest to, słuchajcie, że jednak ona tutaj, słuchajcie, jest, więc jeszcze raz zarzucamy, popłynę troszeczkę w lewo, żeby, słuchajcie, tych bomb wybić jak najwięcej. Potem, żeby znaleźć tą dużą przynętę, to będzie trochę ciężkie, chyba że na rafie koralowej nam się, słuchajcie, uda, bo tak to naprawdę nie wiem. Serio, duża przynęta? Kurde, no tutaj jest naprawdę mało tych rybek, no nie?
Ale spróbujemy, spróbujemy, słuchajcie. Dobra, najpierw to zlokalizujmy, tą wielką rybę. Gdzie ona teraz, słuchajcie, jest? Czy my jesteśmy przy samym dnie? Jeszcze nie, dobra, wybucham ciebie. I ona gdzieś tutaj, słuchajcie, właśnie sobie pływała. Więc mój... Naprawdę? No to wyzwanie, słuchajcie, łatwe na pewno nie będzie. Ale teraz zarzucam idealnie pod siebie, słuchajcie. Nie będę już tutaj pajacował, tylko lecimy pod siebie i od razu klikam wtedy prawy przycisk myszy, jak tylko zobaczę te ryby, które mi zabierają to światełko, no nie? Jestem skoncentrowany na tym, żeby szukać cienia i tak dalej tej dużej ryby i nie skupiam się przez to na tych małych, ale teraz, słuchajcie, robimy to, robimy, robimy. Gdzie one są? Dawaj, 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 mam 5 bomb, więc teraz macie giga przypał ryby, słyszycie to? O, dobra, jest, dobra, okej. Okej, została mi jedna bomba, ale ryba popłynęła w prawo. I o to, słuchajcie, nam chodziło. To jest dla nas, słuchajcie, teraz kluczowe, że ta ryba właśnie popłynęła sobie w prawo. Pytanie, czy na głębiny, słuchajcie, czy nie. Tego, słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale niech ta żyłka zejdzie faktycznie na dno. Zobaczymy, czy... O, tutaj są... Aha, ja wiem, gdzie my jesteśmy. Ja wiem, gdzie, słuchajcie, my teraz jesteśmy. Zostawiam tutaj te rybki i teraz płyniemy sobie... O, tego nie miałem jeszcze wcześniej. Kurde, to ciekawa ryba. To czekajcie, 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 czekajcie. Można by spróbować ją wyłowić. O, dobra. To czekajcie, wybuchnę bombę i teraz spróbuję, żeby... A, dlaczego ona nie wzięła? Chyba nie miałem dużego haka. Chyba zapomniałem, słuchajcie, o haku, wiecie? Ale dobra, jesteśmy już naprawdę daleko. Naprawdę daleko wygoniliśmy, słuchajcie, tą rybę. Więc teraz zjeżdżamy znowu w dół i ona powinna być ciuteczkę w prawo. Ona powinna dojść do samego krańca mapy i tam zgubić ten szkielet, tą skamielinę. Znaczy... Przynajmniej tak było w poradniku. Więc o tym się zaraz przekonamy, widzowie. Mamy 5 bomb, dawajcie. I zjeżdżamy teraz na rafę. To niestety nie jest dobre, słuchajcie, miejsce. Nie lubię tutaj w ten sposób się bawić, bo tutaj są te szczupaki i tak dalej, ale ogarniemy, słuchajcie, ogarniemy. Zaraz jak znajdziemy tą rybę, to słuchajcie, będzie już ogarnięte. O, tutaj jest jakiś wielkolud. Dobra, zostawiamy je na razie, zostawiamy. Tutaj jest ten Voltin, to go też zostawiamy. Słuchajcie, szukam tej ryby. Szukam na razie tej ryby. Zanim, słuchajcie, tutaj przeatakujemy. To jest jakaś musztarda. Dobra, wywalam znowu kolejną bombę. O, nie. Nie, tego to nie chciałem wywalać akurat. Dobra, teraz to już nie mam, słuchajcie, niczego. Ale, okej, okay. Ajajaj, nie znaleźliśmy jej. Więc teraz zaatakujemy delikatnie inaczej, słuchajcie. Że nie będę leciał w lewo, tylko od razu polecę w prawo. Bo być może ona już jest tam, słuchajcie, w tamtej grocie. Ale nie chcę sobie odbierać szans, że ją gdzieś przeoczę. Przez to, że nie mam tego sonaru, radaru i tak dalej. Więc po prostu wpływamy tutaj w dół i od razu uciekam w prawo, jeżeli jej nie zobaczę. I mam nadzieję, że ona w tej grocie, zagrodzie, czy cokolwiek, słuchajcie, to jest, sobie na nas czeka. Dobra, słuchajcie, teraz właśnie tak delikatnie patrzę, bo tutaj oczywiście zaraz będą te rybki, których nie chcemy. Dobra, okej, okay. Są tutaj jakiś musztard fish. Dobra, zostawiam, słuchajcie, to. I teraz patrzę tutaj właśnie w dół. To nie było tutaj, to było jeszcze dalej, słuchajcie, to było jeszcze dalej. Dobra, jest jeden szczupak. Okej, jest jakiś śmieszny ten wieloryb, ale zostawiamy go także. Dobra, tutaj, słuchajcie, cisnę. O, jo, jest, słuchajcie, ta skamielinowa ryba, widzicie? Jest, dobra, okej, walimy ją. Raz została, słuchajcie, walnięta. I czy ona już poszła dalej? Czy ona, słuchajcie, już wleciała do tej groty? Tego, słuchajcie, nie wiem. Mam nadzieję, że zaraz się, słuchajcie, o tym przekonamy. Lecę sobie tutaj. Aj! Ale musicie przyznać, że już jesteśmy coraz bliżej, no nie? Już naprawdę, słuchajcie, nie jest tak źle, więc znowu biorę tutaj światełko i mam nadzieję, że ona już nie ma skorupy. Niestety nie zauważyłem, czy ona jeszcze ma skorupę, czy nie. Ale jeżeli nie, no to spróbujemy znowu wybuchnąć, słuchajcie, gdzieś tam na niej bombę. Tutaj jest o tyle niefajna okolica, że jest bardzo dużo ryb, ale jak będziemy potrzebować tej właśnie dużej przynęte, no to ta okolica już wtedy może się ewidentnie nam przydać. Dobra, zjeżdżamy, słuchajcie, na samiutki, słuchajcie, dół. Gdzieś tutaj, dobra, tu jest jedna rybka. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, uważamy, żeby nam nie przypłynął właśnie ten gagatek taki nie za fajny. Dobra, o, o, to nie jest to, to nie jest to, ale jest tutaj, słuchajcie, ta ryba. Dobra, wybuchamy znowu. O, zgubiła, widzieliście? Widzieliście? Zgubiła ten szkielet. Słuchajcie, zgubiła szkielet, więc teraz, słuchajcie, musimy właśnie wziąć dużą jakąś przynętę. Dobra, to czekajcie, to czekajcie, 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 czekajcie. Jakaś może średnia rybka, może jakaś duża właśnie. O, dobra, weźmy tą, potem będziemy średniaka, słuchajcie, i mega hak, no nie? Ej, robimy to, słuchajcie, to może się, słuchajcie, zaraz stać. Naprawdę to się może zaraz stać. Tylko że ja potrzebuję jakiegoś bullfisha średniego jeszcze, no nie? Muszę, słuchajcie, mieć tutaj jakąś średnią teraz rybę, więc dawaj, 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 dawaj. Czy ktoś z was coś, słuchajcie, tutaj widzi jakiegoś bullfishowego? Ja niestety, słuchajcie, nie. Ale teraz, słuchajcie, spróbujmy, słuchajcie, wiecie co? A zarzućmy tam dalej. Może tam pływa, słuchajcie, jakiś bullfish dalej. Bo tu jest sam koniec naszej mapy, no nie? Kurczę, potrzebujemy średniaka, słuchajcie. Średniaka ewidentnie, a go tutaj nie ma. I nie chcę oddalać się od tego miejsca, słuchajcie. Bo jak się za bardzo oddalę, to potem nie znajdę tego, no nie? I nie wiem, czy znajdę wtedy tą rybę. Więc na razie dajmy się naszej przynęcie zatopić.
i zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo tutaj nie ma nic, nie ma żadnej, słuchajcie, ryby, no nie? Żadnej, a tutaj jednak trochę średniaków, słuchajcie, pływało. Więc dobra, no i mam nadzieję, że to... to jest średniak jak najbardziej. To jest jak najbardziej, słuchajcie, średniak, więc wyławiamy go. Nie wiem nawet, ile on jest wart, nie pamiętam, słuchajcie, ale chyba raz go mieliśmy. Może dwa. Zobaczmy, słuchajcie. O, był bullfish akurat. I mamy fina. Dobra, fin spoko, więc biorę światełko. Biorę teraz, słuchajcie, mega hak. I teraz lecimy, słuchajcie, tutaj w dół. Jezu, błagam, żeby nic nie zjadło mi teraz tej przynęty. Ja chyba usunąłem sobie ten właśnie enchant, ulepszenie, że... O, nie wziąłem bomb. O kurde. To wiecie co? Wrócę się na górę. Wrócę się, bo zaraz mi zabierze światło. Zaraz mi zabierze światło i będzie, słuchajcie, po robocie. Będzie po robocie. Więc dobra, słuchajcie, wezmę sobie ze 3 bomby. Tak myślę... Oj, jeszcze, słuchajcie, mega hack, zapomniałem. Dobra, teraz powinniśmy być naprawdę dobrze wyposażeni. Tych bomb nie jest za dużo, więc w razie to zrobię pa. Wszystkie wybuchną. Mam nadzieję, że nie wypłoszę tej ryby i, słuchajcie, może w 10 minut. No dobra, ja tutaj robię cięcia, to bardziej w 20 minut. Uda nam się wtedy zrobić, słuchajcie, tego Dankona. Dobra, jedziemy, słuchajcie, na dół. Jestem mega podekscytowany, to chyba słychać. Co? Kurde, nowa ryba wielka. Dawaj, jedziemy ją, jedziemy, słuchajcie, ją. Dobra, jesteśmy już głęboko. Okej, dobra. Wybuchamy tutaj, raz, słuchajcie, zostało wybuchnięte. Dobra, i gdzie teraz, słuchajcie, jest ten olbrzym? Czy on gdzieś tutaj... Dobra, nie widzę go, słuchajcie. No nie widzę go. Jeżeli on nam, słuchajcie, zwiał... Nie, proszę. Proszę. Nie ma go. No chyba kogoś pogrzało. Nagle nie ma tej ryby, rozumiecie to? Ty, no gdzie ona jest? Nie wierzę. No nie! Ej, ja zrobiłem chyba wszystko dobrze! Yo! No nie ma jej! Czy ona naprawdę została, słuchajcie, wypłoszona? Kurde! No nie uwierzę w to. No zaraz się, słuchajcie, striggeruję chyba, jak jej nie zobaczę. No nie! Ej, no zrobiłem naprawdę tyle dobrych rzeczy teraz! No nie chcę resetować gry, bo się boję, że, słuchajcie, zgubimy ją. Ojo, no nie ma jej. No nie ma. No naprawdę, słuchajcie, ona powinna być w tym miejscu gdzieś. No nie. No i gdzie jest ten gagatek? No gdzie jest to rybsko? Wow, no teraz to, słuchajcie, jestem naprawdę wkurzony. Ale dobra, jeszcze są jakieś nadzieje, słuchajcie, może, że ją spotkam, co? Może, słuchajcie, ona jeszcze tutaj do nas wróci? Nie? Dobra, popłynę tutaj, słuchajcie, w tę stronę, może tu... No nie, no ona by się nawet tu nie zmieściła, no nie! No gdzie ona jest? Yo, ciekawe, czy jak zresetuję grę, to ona, słuchajcie, będzie. No bo popatrzcie, no ja mogę po całej tej okolicy szukać, ale nie widzę jej. No nie wierzę. No nie, bez kitu. Dobra, to słuchajcie, chociaż wyłówmy tego ziomala. Aha. Go też nie mogę? No dobra, go przynajmniej mamy. Zanim zresetuję grę, bo zresetuję, słuchajcie, grę. Ale jeżeli nie będzie teraz tej ryby, albo na nowo będę musiał psuć jej pancerz, to ja nie wiem, jak my sobie damy radę, no. No spróbujmy, słuchajcie, no spróbujmy. No wyłówmy go, bo on tam był ze 100 koła warty, więc zawsze coś na te haczyki, nie haczyki, to się przyda. Ale no musicie przyznać, jest lipa. Ewidentnie, słuchajcie, jest lipa. Bo ja chyba ją wypłoszyłem jednak przy pomocy jednej z bomb. Nie wierzę. No naprawdę, słuchajcie, nie wierzę. Kurde, mam nadzieję, że tego nie zrobiłem. No ale no naprawdę. Dobra. Two head, jesteś tutaj rozwalany, byku. Dobra, widzowie, zresetowałem grę. Ach, i nie wiem, słuchajcie, czy to się uda, no nie? Nie wiem, czy nie muszę znowu, słuchajcie, szukać tej ryby w lewo. Ja cię kręcę, ale to jest padaka totalna. Czy resetowanie gry w ogóle coś zmieni? Czy to jest tak, że jakby ja odblokowałem kawałek tej gry, że ta ryba już zawsze tutaj będzie? Nie mam pojęcia. Natomiast tu się pojawiła jeszcze jedna ciekawa rybka, którą, słuchajcie, chciałbym sobie teraz złowić. Więc wezmę sobie tę jedną bombę. Wezmę sobie właśnie to. Potrzebujemy teraz średniej przynęty, słuchajcie, bo tutaj się pojawiła taka ryba, którą już kiedyś próbowaliśmy wyłowić kilka razy, ale ona nigdy nie chciała brać, ona nigdy nie była zainteresowana. No nie? Więc możemy spróbować ją zrobić, a potem ewentualnie tą skamielinową, bo naprawdę z tą skamielinową to jest totalna padaka. To jest, nie wiem dlaczego, słuchajcie, jest tak ciężko. To jest masakra. Dobra, spływamy sobie, słuchajcie, naprawdę już teraz nisko i czy coś tutaj... O, to jest ta ryba. To jest dokładnie ta ryba, słuchajcie. Tylko, że... Okej, ja muszę, słuchajcie, tutaj wyłowić coś średniego, a ja tutaj nie widzę, słuchajcie, nic średniego. Dobra, uciekam przed nimi. Yo, co tutaj jest, słuchajcie, średniakiem? Tutaj cokolwiek jest średniakiem. To jest małe czy średnie, jak myślicie? To mi trochę wygląda, jakby było jednak średnie, ale nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, wyłówmy to i się przekonamy. To może jednak być niestety maluch, ale liczę na to, że to jest jednak średnia ryba. Ale to o tym zaraz się dowiemy, widzowie. W ogóle co to jest, bo ja tego wcześniej nie wyłowiłem nigdy chyba. Rare fruit. I dobra, to jest małe czy duże? Oj, to jest małe. Ej, dobra, a to?
Czekaj, pokaż to, czy to weźmie. No nie, proszę, tylko nie ten, nie szczupak. Ja bym chciał, żeby to wzięło, słuchajcie. Ale to też nie chce wziąć. Nie wiem, czy to przez hak, czy o co chodzi, ale w ogóle to nie jest jakby zainteresowane. Dobra, my dalej, słuchajcie, szukamy się. O nie. Tylko nie to, słuchajcie, tylko nie ta ryba. Ojo. Dobra, natomiast tutaj, słuchajcie, widziałem średnią rybkę, więc zarzućmy to szybciutko, szybciutko, szybciutko. I tutaj w lewo, słuchajcie, jak płynąłem, to widziałem jakiegoś średniaka. Widziałem, słuchajcie, był tutaj, był. Ale co, nagle już go nie ma. No to fajnie, słuchajcie. No to fajnie, że był, ale nagle się zwinął. Dobra, słuchajcie, to jest akurat średnia rybka, więc wyłówmy. No nie ga. Ona też nie bie. Ja nie wierzę. Ej, to co ja mam zrobić, no? Dajcie mi średnią rybę teraz. Nie, nie yellow carpa. Nie yellow carpa, tylko średnią rybę. No nie gadajcie, że w ogóle w tej grze nie ma średnich ryb, bo naprawdę umrę zaraz, no. No coś średnie. Czy to jest średniak, słuchajcie, czy to jest duży? Ej, naprawdę nie wiem, czy to jest średniak, czy to jest duży. Błagam, żeby to był średniak, słuchajcie. Ta Elder Musztarda, no nie? Niech to, słuchajcie, okaże się być średniakiem, to będę naprawdę bardzo usatysfakcjonowany. Będzie wtedy fantastycznie. Ale jak to się okaże, że to jest duże? O nie! Wtedy się zdenerwujemy, widzowie. Ej, bo on trochę wygląda, jakby był jednak duży, powiem szczerze. On trochę wygląda, jakby był duży. Nie. Dobra, zobaczmy. O, to był średniak. Fajnie. Czyli teraz tak, słuchajcie. Bomba. Teraz bierzemy mega haka. I teraz, słuchajcie, spróbujmy właśnie tę starą rybę wyłowić. Tą zieloną, różową, nie wiem nawet jaką. Może się teraz złapie, słuchajcie. Mamy dużą przynętę i duży haczyk. Więc no, ona powinna być teraz trochę zainteresowana. Mam też jedną bombę na wypadek, jakby tutaj coś miało nam nie pójść po naszej myśli. No nie, no bo tutaj trochę są te rybki, które zabierają nam światełko. Ale gdzieś tutaj, słuchajcie, powinien ten cwaniak być. O, jest ten cwaniak. Jest, słuchajcie, ten cwaniak. Ale czekam, aż ryba zabierze mi światło, słuchajcie. Czekam, aż ryba zabierze mi światło. No, chyba, że mi nie zabierze, to wtedy, słuchajcie, trochę lipa. Dobra, a jeszcze chciałem tu wpłynąć, słuchajcie. Chciałem tu wpłynąć, właśnie zobaczyć, czy jest to skamielina, czy, słuchajcie, jej nie ma. No nie ma jej. Nie ma jej, czyli ona się chyba zrespawniła na nowo tam. Yo! Ale to będzie padaka. Ale to będzie padaka. No i patrzcie, i nie ma tej ryby, która zabiera światło. Dobra, w takim razie. Nie! Czy ja ją wygoniłem właśnie? Nie, proszę. Proszę, nie. Ale dobra, słuchajcie, w tym momencie biorę latarkę, biorę bomby i próbujemy jeszcze raz, słuchajcie, tą skamielinową rybę. Mniej więcej wiemy już, jak to się robi, więc powinno to pójść dużo, ale to dużo sprawniej. Znaczy, ja nie wiem, czy to pójdzie sprawniej, bo ja nie wiem, czy ona nawet tutaj jest, no ale zresetowałem grę, więc w teorii powinno to tak działać. Pamiętam, że to tak działało z Cave Sharkiem, że jak się resetowało grę, no to się na nowo jakby respiły te właśnie rybeczki, niektóre, które się wypłoszyło wcześniej. Dobra, no to teraz tak, słuchajcie, to olewamy oczywiście, szukamy, słuchajcie, tej skamieliny. Gdzie ona, słuchajcie, tutaj jest? Mam przygotowane 5 bomb, więc powinno, słuchajcie, stykać. Dobra, nie chcę tej jaskini. My chcemy niżej. Tutaj były te takie śmieszne, takie rybki na samym dole, no nie? Takie 3 się respiły i jeżeli one będą, to jest dobry znak, słuchajcie, wtedy dla nas. Dobra, lecimy sobie tutaj i czy one tutaj, słuchajcie, w ogóle będą? Nie widzę ich na razie. Jadę sobie tutaj w prawą stronę. Oj nie, tylko nie ten glonojad. Nie. On był fajny, ale my jednak, słuchajcie, mamy inny cel, prawda? Więc skoro mamy inny cel, no to musimy, słuchajcie, szukać. Ale ja nie widzę. No nie ma. Nie ma tej skamieliny tutaj, widzowie. Yo, gdzie ona może być? Dobra, jest, słuchajcie, jest. Dobra, pum. Okej, walimy w takim razie. Dobra, walimy drugi raz. Dobra, czy ona już zwiała? Nie, jeszcze, słuchajcie, nie, jeszcze. Pum. Dobra, walimy ją jeszcze. Dobra, niech wróci, słuchajcie, niech jeszcze wróci, czy już poszła? Chyba, słuchajcie, już poszła tak na amen, nazwijmy to. Więc lecimy, słuchajcie, dalej w prawą stronę za nią. Mam jedną bombę, więc to nie jest dużo. Ale, słuchajcie, zawsze w jakimś tam, wiecie, stopniu jesteśmy w stanie jeszcze ją uszkodzić, ten pancerz, tak? Ten pancerz możemy uszkodzić, dobra? Oj, wybuchnął. Dobra, widzę, że tutaj pływa. Widzę, że, słuchajcie, tutaj pływa, więc lecę na samą górę, słuchajcie, żeby nie stracić tej przynęty. Skoro już dostałem tą przynętę, to, słuchajcie, nie straćmy jej, błagam. I nie zepsujmy, słuchajcie, teraz znowu naszej pozycji tą bombą, no nie? Bo już raz wypłoszyliśmy tą rybę, co było totalnie failowe, więc jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Dobra. Czyli tak, bomby, pa. Tutaj latarenka i jazda, słuchajcie, w dół. Pum! Dawaj! Dobra, zostawmy tego bullfisha. Hello. Musimy, słuchajcie, uważać, ile tych bomb wybuchamy. Może nawet lepiej pojedynczo, bardzo na spokojnie, niż zrobić, bo potem ona ucieka. Więc dawaj, byku.
Jestem, słuchajcie, podjarany, może teraz się uda, teraz musi się nawet udać, słuchajcie. Ona się gdzieś mniej więcej tutaj ruszała, w tych głębinach, widziałem po prostu jej ogon, tak? Więc jest, o, widać jej ogon, słuchajcie, widać jej ogon, dobra. Teraz pum, dobra, okej, została dziabnięta, pum, została znowu dziabnięta. I co, poszła dalej, czy nie poszła, słuchajcie? O, tu jest jakaś tam inna czerwona, też fajna i też bym chciał, słuchajcie, ją mieć. Ale jednak nasza ryba uciekła w prawo, więc ja też, słuchajcie, lecę sobie w prawo. Ona gdzieś tutaj w tej rafie teraz powinna być, prawda? Dobra, wybuchamy tego ziemala. Widzi ktoś ją, czy nie? Ja jej, słuchajcie, na razie nie widzę. Dobra, dobra, spróbuję wyżej, słuchajcie, spróbuję wyżej. Okej, okay. Jedna bomba została, to nie jest dobre. To, słuchajcie, nie jest dobre, ale ona gdzieś tutaj powinna, słuchajcie, teraz być. Czy wy ją widzicie, widzę? Oj, nie, nie! On nam to zerwie! On nam to zerwie! A ja już miałem dużą przynętę! Kurde, no dobra, no nic z nim już, słuchajcie, nie zrobię. On i tak pęknie, no nie? No giga lipa, słuchajcie, ale może, słuchajcie, uda nam się zaraz i tak znaleźć te średnie rybki, bo są tutaj te bullfisze. Dobra, spływam znowu na dół, słuchajcie, ja cię kręcę. Od 45 minut tutaj siedzę i próbuję złowić tą rybę i jej się po prostu złowić nie da. Nie wiem, słuchajcie, jak to jest możliwe, ale ona naprawdę jest takim kozackim bossem, mam wrażenie, że to jest przeginka totalna. Dobra, płyniemy na sam dół. Okej, okay, polecę nawet tutaj, słuchajcie, bardziej w lewo, żeby od lewej przeczesywać, słuchajcie, ten teren. Dobra. I teraz tak, słuchajcie, czy ktoś z was coś tutaj widzi? Ja na razie nie widzę, słuchajcie. Jest ta rybka fajna. Jest tutaj szczupak, dobra, on sobie tutaj buchnie, no to wiadomo, że go olać. Dobra, ale czy ktoś widzi z was, słuchajcie, tą rybę wielką? Ja nie. Ja nie, więc ona może być, słuchajcie, już da... O, jest. Dobra, to teraz, słuchajcie, tylko dobry moment wypatrzyć, żeby ona tutaj podeszła właśnie bliżej. Dobra, i pum. Okej, okay, buchnęło, ale nie zepsuło skorupy. Nie zepsuło skorupy. Dobra, pum. Dobra, nie zepsuło skorupy, ale popłynęła ewidentnie dalej. Widziałem, słuchajcie, że popłynęła dalej. Więc jedziemy, słuchajcie, z nią. Jedziemy z nią i ona teraz będzie właśnie na tym samym krańcu już mapeczki. Dobra, no niestety ta ryba nam zabrała jedną bombę. Okej, jest ta fajna. Ale czy my tutaj, słuchajcie, jest ta skorupiasta jeszcze. Dobra, i pum. Okej, okay, niestety jeszcze nie wystarczyło. Więc teraz, słuchajcie, musimy jeszcze kolejne bomby tutaj przynieść. Tylko pytanie, ile tych bomb? Dobra. Okej. Okay. O, możesz przyjść. Te malutkie rybki też mogą przyjść, słuchajcie, żeby średniak nam się zaraz jakiś złapał. Właśnie ten bullfish, nie bullfish, to zawsze, słuchajcie, w porządku. Może akurat tutaj będzie jakiś bullfish, więc to by było dobre. Ale chyba, niestety, słuchajcie, tutaj nic takiego nie widzę. Dobra, latarenka, teraz dużo, słuchajcie, bomb. I teraz jeszcze jej nie wyławiam. Teraz jeszcze chcę zepsuć jej pancerz. I dopiero potem spróbuję, słuchajcie, ją wyłowić. Boję się, że tych bomb mam trochę za dużo. No muszę uważać, słuchajcie, muszę uważać, żeby naprawdę nie kliknąć tego źle. No nie, jestem naprawdę zestresowany w tym momencie. Więc to jest totalnie ciężkie wyzwanie. Robimy to, widzowie, robimy. Okej, okay, 5 bomb, słuchajcie. I gdzie jest ta ryba? Ona już tutaj gdzieś powinna, słuchajcie, być, bo jest nasza rafa. Dobra, jest nasza rafa, jest ta rybka. Dobra, jest, słuchajcie, ta opancerzona. Dobra, tylko dobry moment, słuchajcie, dobry moment wyczuć. Dobra, okej, okay, pum. Dobra, okej, okay. Okej, bo prawie by wzięła bombę, rozumiecie to? Dobra, powinno, słuchajcie, być... Powinno być spoko. Teraz, słuchajcie, tylko musimy złowić średnią przynętę, słuchajcie. Średnią przynętę. Błagam, jakąś średnią przynętę, słuchajcie. O kurde, jest. I teraz, słuchajcie... O, dawaj mega haka. Dawaj mega haka i jedziemy, słuchajcie. Jedziemy teraz. To musi się udać. To, słuchajcie, autentycznie musi się teraz udać. Proszę. Proszę, powiedz, że jej nie wypuszyłem, psując te 3 pozostałe bomby, ale ja już naprawdę wysoko je wybuchnąłem, to jest niemożliwe, że ją wypuszyłem, słuchajcie. Niemożliwe jest to, że ją wypuszyłem. Teraz, słuchajcie, ona musi tutaj być, musi. Okej, czy ona może na to wziąć? Szczerze nie wiem, ale płynę w dół w takim razie, słuchajcie, płynę w dół, zobaczmy, słuchajcie, może, a może nie może, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, słuchajcie, nie umiem. Po prostu jedźmy, słuchajcie, w dół i zobaczymy, co się stanie, no chyba, że zaraz rybka nam zabierze światełko. No właśnie, coś tak właśnie, słuchajcie, czułem. Ale może ta weźmie? Nie? Ajajajajaj. Ej, ale coś wzięło! Nie wiem co, nie widzę, czy to jest yellow carp? Chyba tak, ale nie wiem, po prostu holuję go do góry. Najgorsze jest to, że znowu nie widziałem skamielinowej ryby, ale może, słuchajcie, byłem za nisko. Może, słuchajcie, byłem za nisko. Nie wiem, zaraz, słuchajcie, ją zobaczymy. Ale ja coś wyłapłem, to tak, yellow carp. On kosztuje 380 patyków, więc to jest niezły wynik. Tylko szkoda, że miałem, kurde, już średnią rybę, a teraz jej nie mam. O, tu jest bullfish, słuchajcie, jest bullfish. Dobra, czy on jest, słuchajcie, w stanie wziąć na tą średnią? Do... Skorupa! A mogę wyłowić tą skorupę? Nie. Chyba nie.
Nie mogę. A go też nie wezmę, słuchajcie, kurde. Ajajajajaj. A słuchajcie, a jakbym wziął to... Czekaj, czekaj. Nie, nie mam czegoś takiego. Dobra, słuchajcie, w takim razie ewidentnie robimy pach, pach. I jakąś małą rybę potrzebujemy. No nie. Oj, dobra, to będzie dużo roboty teraz. Dobra, jest, słuchajcie, rybka, która nas interesuje, ale... Okej, my potrzebujemy, słuchajcie, teraz małej ryby. Małej ryby. Widzi ktoś tutaj małą rybę, słuchajcie? Serio, jakaś mała ryba, żeby ona po prostu wzięła i potem weźmiemy tego bullfisha, no nie? Dobra, oj. O, to nie jest małe? O, to jest małe. Dobra, może być nawet dziabnięte, to nie ma dla mnie większego znaczenia w tym momencie. Zaraz bierzemy średniaka, słuchajcie, i błagam tą skamielinową. Skoro skorupa pływa, to na pewno, słuchajcie, ta ryba gdzieś tutaj jest. Ona na bank musi być, słuchajcie, w tym miejscu, skoro jej skorupa tutaj siedzi. Więc dawaj, jedziemy, słuchajcie, z tym maluchem teraz. I od razu jakiegoś bullfisha. Dobra, okej. W ogóle ukryłem to menu, nie wiem, słuchajcie, jak, ale już olać, słuchajcie, już naprawdę olać w tym momencie, olać. Po prostu, słuchajcie, weźmy tego bullfisha. Jazda, słuchajcie, jazda z nim teraz. Dobra, słuchajcie, lipa się zrobiła o tyle, że ja nie mogę teraz kupić dużego haka. O, dobra, wróciłem sobie. Jest też, słuchajcie, noc, więc też jest jakby o tyle lipa. Ale dobra, jedziemy, słuchajcie. Wezmę sobie tak mega haka, wezmę sobie ze dwie bomby dosłownie. I słuchajcie, szukamy tych ryb, no nie? Kurde, muzyczki teraz nie będzie, jest bardzo ciemno, ale nie chcę resetować gry, żeby znowu nie stracić tego jakby postępu. Ja cię kręcę, nic nie widać, totalnie nic. Mamy do wyłowienia dwie ryby, więc musimy, słuchajcie, się postarać. No ona bez pancerza na pewno gdzieś tutaj, słuchajcie, jest. Gdzieś ona sobie tutaj pływa. I zaraz, słuchajcie, ją zlokalizujemy. Tylko trzeba będzie wybuchnąć tak te bomby, żeby właśnie nie zaszkodzić, słuchajcie, samemu sobie. Dobra, teraz wybuchnęliśmy tak, że, słuchajcie, już nie mamy nic. O nie! Proszę, daj mi święty spokój! Nie teraz! Nie teraz! Dobra, bo ja tutaj ławia. Dobra, jeszcze raz daję, ale słuchajcie, z trzema bombami teraz, no nie? I jestem bardziej w prawo, więc raczej szczupak mi teraz tego zabrać nie zabierze. Jezu, niech te ryby tutaj będą. Jeżeli ta ryba skamielinowa uciekła, no to ja się poddaję. Kurczę, godzinę tu siedzę, słuchajcie, żeby ją wyłowić. Masakra. Albo to jest bardzo trudne, albo ja po prostu nie wiem, co się dzieje, no nie? Dobra, zjeżdżamy, słuchajcie, na dół. Dawajcie. Gdzieś te rybki na pewno, słuchajcie, sobie buszują. Dobra, jest ta rybka, ale słuchajcie, czy jest jeszcze... No nie wytrzymam z nią! Jeszcze coś mi wybuchło, jeżeli ona wypłoszyła teraz inne ryby, to naprawdę wychodzę. Dobra, zjeżdżamy znowu na dół, słuchajcie. Jest jechane tutaj normalnie na dół i pytanie, czy te jeszcze ryby są, bo naprawdę, jeżeli teraz wybuchło obok, słuchajcie, tej dużej, to się strasznie wkurzę. To się już naprawdę strasznie zdenerwuje. Dawaj, gdzieś one są. O, dobra, yellow carpy to tam nie bardzo. Dobra, wybucham to, żeby ona sobie poszła. Nie ma. Nie ma tej skamielinowej ryby, nie wierzę. No nie wie, ale co ja zrobiłem nie tak? No gdzie jest ta ryba? No kurde! Ej, bez jaj! Bez jaj! No gdzie ona mogła zniknąć? No gdzie ona teraz jest? Widzowie, zresetowałem grę, no nie? Żeby nawet jeżeli nie ta skamielinowa, to ta inna stara ryba tutaj była. Ale czy ona tutaj będzie, to nie wiem, naprawdę. O, jest. Dobra, czyli tak, wybuchniemy sobie tutaj to. Nie, błagam, zostaw mnie w świętym sp... Dobra, i tak jej szukam, i tak. Ona gdzieś tu jest. No kurde, wziął yellow carp, no nie wierzę. Ja nie chcę tego yellow carpa. Dajcie mi tą nową rybę, dajcie mi ją po prostu. Serio, siedzę tutaj ponad godzinę, widzowie. To jest jakaś masakra. No fajny karpik, naprawdę bardzo mi się podoba. Ale ja nie chcę go, ja chcę tutaj inne ryby. Dobra, słuchajcie, jest ta skamielinowa ryba. I próbujemy tego znowu, dobra. Może i mi zabrała, słuchajcie, światełko. Ale ona gdzieś tutaj pływa, więc ja ją zaraz znajdę. Czyli tak, bierzemy latarkę, bierzemy tutaj 5 bomb i słuchajcie, zjeżdżamy na dół. Naprawdę, teraz robimy speedrun, robimy pam, 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 ona idzie w prawo i elo. Ja nie wiem, czy my mamy ograniczoną ilość czasu na to, że ona sobie po prostu odpływa potem, czy co jest grane, ale trzeci raz to robimy. Raz ją może i wypłoszyłem bombą, ale za drugim razem naprawdę już uważałem. Już nie wierzę w to, że ona została wypłoszona. Już bez jaj, bo to by było specjalnie, słuchajcie, jakoś ukartowane. Dobra, zjeżdżamy teraz na dół i dawajcie, dawaj. Czy jest ta skamielina tutaj, czy jej jeszcze nie ma? Okej, ona gdzieś tutaj pewnie sobie pływa. Dobra, wypadł stąd, wypadł. Nie potrzebujemy ciebie tutaj. Dobra, ja tam powybuchałem trochę bomb, więc ona może poszła sobie już delikatnie w prawo, ale ja jej na razie tutaj nie widzę, słuchajcie, powiem szczerze. Ona może sobie serio poszła, kurde, bo ja trochę jak już nic nie widziałem, to i tak wybuchałem, więc no, o, faktycznie, dobra, została dziabnięta. Wróci teraz, czy nie wróci? Oj, nie wiem, nie widziałem, żeby, słuchajcie, wróciła. Dobra, spoko, to w takim razie lecę w bok, lecę ewidentnie, słuchajcie, w bok. Cały czas, słuchajcie, żeby ją tutaj zlokalizować po dnie, będę szarował oczywiście po dnie, żeby tutaj, wiecie, mniej więcej wiedzieć, gdzie jestem.
I teraz tak, będzie ta rafa zaraz, prawda? Dobra, te rybki to tam olewamy, bo my szukamy tej skamieliny. Oj, nie tutaj, nie tutaj. Nie możemy wpływać, słuchajcie, nigdzie. Nigdzie nie możemy wpływać. Musimy górą cisnąć, bo ona, słuchajcie, ciśnie górą też. Dobra, dawaj tutaj do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Tutaj musztardy, to tam olać. Okej. Olać też tego typa. Dobra, olać też tego typa. I czy ona gdzieś tutaj jest? Widzi ktoś ją? Widzi ktoś, jak ona się tutaj gdzieś rusza? Coś tutaj, ten tego. Ja, słuchajcie, jej na razie nie widzę, ale może ona gdzieś tutaj jeszcze, słuchajcie, na nas czeka. Dobra, o, jest, jest ryba. Dobra, jest, to spoko. To w takim razie, słuchajcie, przechodzimy do naszego planu. Weźmiemy małego, potem weźmiemy średniego i bierzemy dużego. Jak się nie uda, poddaję się. Po prostu się poddaję. Nie będę wtedy, słuchajcie, już nic mógł zrobić. No bez kitu. Więc tak, dobrze, że mamy tego malucha, słuchajcie. To akurat jest całkiem pocieszające. Biorę teraz, słuchajcie, dużo bomb i zjeżdżamy na dół. Jakby się udało teraz średniaka jeszcze wyłowić, a tam trochę tych średniaków było, to będzie jeszcze, słuchajcie, lepiej. Ej, to nie wygląda na jakoś super trudne zadanie, co nie? O Jezu, zużyła nam jedną bombę. No dobra, trudno. Może tutaj po jednej bombie wystarczy na przykład na tą właśnie skamielinową rybę, a może nie. Dobra, zjeżdżamy na dół, bo ona była idealnie pod nami teraz, słuchajcie. Idealnie pod nami, czyli ona gdzieś tu będzie. Zaraz przypłynie oczywiście rybka zabierająca światło, ale olewamy ją. Dobra, i czy widzi ktoś tą skamielinę, słuchajcie? Ja chyba ją widzę. Dobra, jest ta skamielina. Dobra, okej, to gdzie ona teraz, słuchajcie, dokładnie jest? Dobra, pum, została uderzona. Ale, słuchajcie, to jej za dużo nie dało. Dobra, pum, okej, uciekła chyba, słuchajcie, chyba uciekła. Więc i ja sobie teraz ucieknę, słuchajcie, żeby ją zlokalizować, czy ona na pewno, słuchajcie, tam będzie. Jeżeli tak, no to spoko. Jeżeli tak, to git. Dobra, okej, muszę to wywalić, ale ja tak czy inaczej. O, dobra, jest, 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 jest. Czyli tak, średniak, słuchajcie, teraz. Jakiś średniak, to jest duży, to nie. Ale słuchajcie, jakiś średniak teraz. O, 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 on był ostatnio dobrym średniakiem. On, ostatnio testowaliśmy, był nie najgorszym średniakiem, więc weźmy go sobie. I teraz, słuchajcie, musimy to zrobić. To musi się udać. Wywalamy bomby gdzieś z boku i wtedy wracam po tą rybę. Przynajmniej taki jest plan, słuchajcie, tak spróbujemy zrobić. Zobaczmy tylko, czy to faktycznie, słuchajcie, się uda. Więc let's go do góry. Let's go tutaj do góry. I teraz tak, światełko, słuchajcie, czy przeszkadza? Wydaje mi się, że nie. Weźmiemy dużo bomb, słuchajcie. Weźmiemy mega haka. I teraz, słuchajcie, mamy dużo uprzęty, mamy wszystko. Teoretycznie mamy wszystko. Więc zjeżdżamy na dół i robimy to. Dawajcie, 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 dawajcie. Let's go. Jestem przygotowany, słuchajcie, jestem teraz przygotowany. Jeżeli rozwalimy pancerz, to ja uciekam naprawdę daleko, żeby, słuchajcie, te bomby wywalić. Naprawdę, już wtedy nie będę się patyczkował, no nie? Nie ma co. Dobra. I pytanie, czy to jest jedna próba? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Dobra, zjeżdżamy na dół i teraz, słuchajcie, szukamy tej rybki. Dobra, o, coś tam mignęło, słuchajcie, tak jakby ona była. Dobra, jest. Tylko czy ona ma pancerz, czy, słuchajcie, nie ma pancerza? Ma jeszcze pancerz. Jeszcze, słuchajcie, pancerz ma, więc uwaga. Dobra, 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 dobra. Niech ona się tutaj, pum, odwróci. O nie. Dobra. Dobra. Uciekłem, słuchajcie, naprawdę daleko. Wybuchnąłem. I teraz wracam, słuchajcie, na dół. Wracam teraz ewidentnie na dół. I ona musi tu być. Ona musi, słuchajcie, tutaj być. Dobra. I gdzie ona jest? No. No kurde. No kurde. No gdzie ona jest? No nie. Ej, nie, to jest przesada. To jest przesada już. Ja nie wierzę. Dobra, mam to gdzieś. Daj mi to. Boże, Boże, co jest nie tak? Dobra, to jest, słuchajcie, moje ostatnie podejście już, naprawdę, nie, nie mam nie mam siły, słuchajcie, do tego, nie? Teraz będę po jednej bombie to robił, bo widzę, że mamy tylko jedno podejście. Ja nie wierzę w to, nie wierzę, o, jeszcze lampy nie wziąłem. Dobra, jest tutaj, słuchajcie, mrygnęła mi. No to tak, zaczynamy, słuchajcie, zabawę, zaczynamy. Dobra, chodź tutaj, no, chodź, chodź, odwróć się. Dobra, czy już popłynęła? Chyba popłynęła. Dobra, już popłynęła, mamy jeszcze dwie bomby w zanadrzu, więc jedziemy, słuchajcie, jedziemy tutaj normalnie, kurde. Ale mnie triggeruje ta ryba, naprawdę, naprawdę, serio, masakra. Tylko i wyłącznie z, jak on się nazywał, właśnie z Cave Sharkiem miałem kiedykolwiek tak duże, słuchajcie, tarapaty. Dobra, ta ryba znowu chyba już uciekła, ale na wszelki wypadek wyławiam to, biorę bomby i oczywiście wracamy na tą rafę, no nie? Yo, ej, serio, jest masakra, jest masakra. Dobra, ty to spadaj, ciebie to nawet nie chcemy tutaj w tym, o! Czy tam była ryba z wyzwania, czy mi się tylko wydawało? Chyba tak. Chyba tak, dobra. Okej, 5 bomb, latarenka i jedziemy, słuchajcie, teraz znowu w dół. Dobra. Dawaj, 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 zaczynamy to. Zaczynamy, teraz musi się udać i potem biorę jedną bombę. Jedną, no ale a co z drugiej strony, jeżeli będzie ta ryba, która zabiera światło? No nie wiem, spróbujemy, słuchajcie, zobaczymy, co po prostu da się zrobić. Na razie,
O kurde. O, włączyłem dużą kamerkę. Siemano, co tam u was, widzowie. Dobra, i teraz patrzcie to. Zjeżdżamy na sam dół, zjeżdżamy sobie tutaj ładnie. Dobra, okej. Nie widzę jej, słuchajcie. Nie widzę też rybki zabierającej światło. Okej, dobra. No to teraz w boczek. Ładnie, słuchajcie, w boczek, czyli ona jednak uciekła. Ona, słuchajcie, tutaj zwiała od nas, więc my lecimy na tą rafę. Dobra, tutaj jest ta rafa. Dobra, i ona była troszeczkę dalej. Spoko, więc płyniemy tutaj. Okej, widzi ktoś ją? Na razie ja nie widzę, ale ona na pewno gdzieś tutaj, słuchajcie, jest. Dobra, jedna bomba wykorzystana. Dobra, ona gdzieś tutaj będzie, słuchajcie. Dobra, o, ona była właśnie przy tych czerwonych. Dobra, jest tutaj. Dobra, okej, uciekła, czyli teraz bierzemy. No właśnie, jedną bombę? Chyba tak. Chyba jedną bombę, widzowie, bierzemy tylko. I duży hak od razu. Nie wiem, czy to wystarczy, słuchajcie. Ale, no patrzcie, robimy tak, bierzemy jedną bombę, bierzemy duży hak i słuchajcie, próbujemy, no serio, wolę pojedynczo, ale żeby jednak nam się udało, bo naprawdę spędziłem 3 godziny, słuchajcie, tutaj, normalnie 5000, nie no. Tak naprawdę, to siedzę grubo ponad tutaj godzinę, no nie? No bo dużo cięć i dużo prób jest, no nie? Dobra, zjeżdżamy, słuchajcie, na dół. Zjeżdżamy na dół i czy ona tutaj będzie? Mamy tylko jedną, słuchajcie. Więc jak tutaj wyskoczy ta rybka ze światłem, co zabiera światełko, to się naprawdę zdenerwuje już, nie? To będzie masakra. Dobra, słuchajcie, szukamy jej. Szukamy. Uciekamy tutaj. Dobra, czy ona, słuchajcie, tutaj gdzieś jest, bo powinna być. Dobra, jest. I jest rybka też ze światełkiem, słuchajcie, jest. Dobra, uciekamy przed nią. Dobra, zabrała. Okej. To co? Druga próba? Druga próba, tak, nie będę ryzykował. Dalej zostanę, słuchajcie, przy jednej bombie, żeby nie było. Zabieram to, daję teraz, słuchajcie, tego mega haka i zjeżdżamy, no nie? Może teraz, jeżeli naprawdę szybko to zrobimy, to może się udać. Nie wiem, czy się uda, ale oczywiście możemy spróbować. Dawajcie, błagam. Błagam, to się musi udać. Tylko, że kurde, no powinienem może mieć dwie bomby, no nie? Jeżeli teraz zabierze mi światło, to zrobię drugą bombę też, no. A potem się okaże, że jej nie będzie... I jedna się przyda, no nie? Dobra, zobaczmy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Zobaczmy. Zjeżdżamy sobie tutaj na dół, dobra. Ona gdzieś tutaj powinna być. Jest, słuchajcie, czy nie? Pum, dobra, okej. Niestety nie rozwaliło jej skorupy, więc jeszcze jedną bombę. Ale teraz to już chyba powinno wystarczyć, co? Tak mi się wydaje, więc jedna bomba, jeden hak i znowu zjeżdżamy na dół. Błagam, to musi się, słuchajcie, teraz stać. Nie widzę innej możliwości. Po prostu to się teraz dzieje w tym momencie. Dawaj. Jazda. Jestem naprawdę już zestresowany, słuchajcie, tym. Musimy to zrobić, no nie? Teraz, słuchajcie, jak to wybuchnie, to na pewno rozwali jej pancerz i mamy dużą przynętę. Mamy, słuchajcie, też hak, ten największy, więc wszystko powinno, słuchajcie, się zgodzić. Dawaj, full fokusik. Jest rybka. Rybka lubi pływać, słuchajcie. Widzę ją tutaj. Dobra, pum. Jest! Mamy to! Błagam! Proszę! Robimy to, widzowie! Duncan! Będzie ryba za milion! Proszę, nie rzucaj się, tylko błagam. Nie, dobra, to będzie długa zabawa. Ale słuchajcie, mamy to, to się musi udać. Dobra, nie wiem ile, słuchajcie, tutaj spędzę czasu. Ale najwyżej 5 godzin, słuchajcie. Będę 5 godzin tutaj klikał. Tylko żeby ją wyłowić. O, nie rzuca się już. Aj, blisko. Dawaj. Dawaj, no proszę! No serio, daj tą rybę, nie rzucaj się już, nie rzucaj się! Mamy to!